To ja biorę dzisiaj ząb na ząb, proszę Państwa. Jestem właśnie w tej najwyżej położonej miejscowości w Polsce, rodzinnej miejscowości Kamila, tak jak powiedzieliście. Jemu życzymy dzisiaj najwyższych lotów w Lahti, skoczkom pozostałym również. A to jest jego rodzinny dom. Ja jestem wraz z tatą Bronisławem i to tu, za tym domem, Kamil po prostu budował sobie skocznię. Witam serdecznie. Tak, rzeczywiście w tym miejscu nasz syn rozwijał swoje umiejętności narciarskie. Tutaj założył w wieku 3 lat pierwsze narty. Tutaj wychodził na zewnątrz i tam właśnie w tym miejscu, gdzie widzimy na drugim planie te drzewka, zaczyna się stok, na którym już od początku zaczął sobie budować skocznię. Brał łopatę dużą, zresztą większą od niego, ale z zawziętością i mozołem budował jak największe obiekty, żeby móc jak najdłużej na nich skakać. I dawał poskakać innym? No jak najbardziej. Zapraszał też kolegów. Ale później, nieco później, bo w wieku już 5 lat budowali już wspólnie ze starszymi kolegami, z którymi później skakał w klubie. I robili to już bardzo, bardzo profesjonalnie. I uzyskiwali na tych obiektach już nawet kilkanaście metrów, także były to już naprawdę obiekty godne uznania. No proszę, tak to się zaczyna, a ja sprawdzę teraz, czy ten wykształcony skoczek był również uczniem na medal na samym początku. Drewniana szkoła Kamila, tutaj co było? Jakie szkoła zajęcia? Języka polskiego. Język polski. Te rysunki to jeszcze Kamila, to czy niekoniecznie? Już niekoniecznie, bo to są świeże rzeczy. A tutaj? Obok dawna biblioteka, w tej chwili pokój nauczycielski. A zarywał lekcje? Nie. Był bardzo solidnym, zorganizowanym uczniem i takim go zapamiętaliśmy. A tutaj mamy salę. W tej sali odbywały się lekcje matematyki, a uczyła jej pani Kasia. Pani Kasiu, jakim uczniem był Kamil Stoch? Chciało mu się uczyć matematyki? Uczniem był bardzo dobrym, solidnym, pracowitym. Miał oceny 4 i 5. Mimo że wyjeżdżał na zawody, treningi, nigdy nie chciał być traktowany ulgowo. Przygotowywał się zawsze do zajęć, więc naprawdę jesteśmy z niego bardzo dumni, że chodził do tej szkoły, że był naszym uczniem. Cieszymy się ogromnie z jego sukcesów sportowych i z tego, że wyrósł na bardzo mądrego człowieka. No ale to liczenie przydało się potem na skoczni, w punktacji. Mam nadzieję, że tak, ponieważ od początku wiedzieli, że to trzecie miejsce im się należy, więc mam nadzieję, że ta nauka nie poszła w las. Kamil zapisał się w kronikach szkolnych, z czego są Państwo dzisiaj bardzo dumni. Jesteśmy bardzo dumni, a oto dowody. Zdjęcie młodego, kilkuletniego chłopca, który osiąga sukcesy na Wielkiej Krokwi w marcu 1999 roku. Kamil Stoch jako zwycięzca innych zawodów sportowych z dyplomem z 2005 roku. Kamil jako skoczek, który osiąga już sukcesy na arenie międzynarodowej. A pan ogląda te zdjęcia jako ówczesny dyrektor, czy jako rodzina? Bo nazwisko to samo, co ojca. Tak, nazwisko rzeczywiście to samo, bo to dalsza rodzina, ale i do jednej, i do drugiej sprawy odnoszę się z jednakowym wzruszeniem i radością. To ja teraz sprawdzę, co pamięta kolega z zerówki. Pan Marian Słodyczka, razem zaczynaliście skoki w klubie sportowym. Rozumiem, że tutaj też pan skakał, też, za domem. Też skakaliśmy z Kamilem czasami, było więcej czasu, pod koniec sezonu praktycznie z treningowego, to jeszcze tutaj na takich usypanych górkach. To po ile lat mieliście? No Kamil wtedy bodajże miał chyba, jak wtedy żeby razem trenowali z 8 lat, ja byłem trochę starszy, także no tak to wyglądało. Jaką miał ksywę? Bo pan to pewnie słodki całe życie, a Kamil Stoch? No tak, przez krótki okres czasu nazywaliśmy go Zapałka, z tego względu, że miał biały kombinezon, na czarny kask. No i tak wyglądał jak Zapałka. A otyły to chyba nie był, prawda, od samego początku. Proszę Państwa, za kilka minut w pytaniu na śniadanie, prosto stąd prognoza pogody po góralsku. Hej! Nie mogę zapomnieć dzisiejszych zdjęć z gazety. Widziałem skoczków norweskich, ekipę juniorów, która postanowiła urządzić sobie na skoczni trening, tak jak ich Pan Bóg stworzył.
Nie wiem, czym się zdecydował. Już na pewno Kamilowi Stochowi odradzam takie praktyki, bo jest tak dobrze, że szkoda by było wszystko zmarnować. Proszę Państwa. Ja rozumiem, po kim Kamil jest taki drobniutki, proszę spojrzeć. A ja idę teraz do Białej Izby, w tym prawdziwym góralskim domu, gdzie jest tata Bronisław. No i to jest pana chyba królestwo, no bo te płyty winylowe ja wykryłam. Ile pan ich ma? No, już ponad 5000. No, proszę, to jest pana pasja. Syn wybrał inną, no ale pan ogląda, jak działam, co tu się dzieje. Regularnie ten telewizor włączony ze skokami na bieżąco. Wszystko państwo oglądają. Ja tutaj wypatrzyłam również, panie Bronisławie, gdzie jest Kamil na tym zdjęciu? To jest właśnie to zdjęcie. Czy ja dobrze rozpoznaję? Ten trzeci. Z siostrami. Najstarsza jest Ania i średnia córka Natalia. A to zdjęcie obok to już chyba to już 10 lat później, tak, 10 lat później, a teraz to już są całkiem dorośli ludzie, założyli rodziny. Ania mieszka na Cyprze ze swoim mężem, Natalka w Krakowie ze swoim mężem Krzysiem. Bardzo lubimy naszych zięciów i ich rodziny. Kamilek ze swoją żoną Ewcią, którą też bardzo lubimy, mieszka w Kościelsku. No ale to dzięki panu Kamil potrafi wygrywać. To panu powiedział, trzeba 100 razy przegrać, żeby raz wygrać. Nie. Jak ryczał, jak był mały, jak przegrywał. Dzięki nam. To wiele nie, broń Boże, nie mieszajmy w to naszych zawodowych, że tak powiem, umiejętności. Ważne jest, żeby podkreślić też pewne zasługi ludzi wyjątkowych. Chcielibyśmy razem z żoną, prawda, wspomnieć tutaj taką postać jak dziadek Franciszek Mieczysław Marduła, który rozpoznał w Kamilu talent i mówił, ciągle powtarzał, pamiętajcie, to jest wielki talent, nie wolno go zmarnować. Tak ciągle powtarzał nam, ciągle nam pomagał, ciągle jakby dokształcał w tej teorii sportu. Ale chciałbym jeszcze opowiedzieć jedną historię, mianowicie swego czasu, pewnego zimowego wieczoru przyszedł dziadek na nogach z Harendy, gdzie mieszkał. I proszę sobie wyobrazić, przyszedł i porozmawiał z nami i z Kamilem o sytuacjach zagrożenia, czyli o sytuacjach, kiedy prądy boczne, wieczne znoszą zawodnika ze skoku. I proszę sobie wyobrazić, podpowiedział Kamilowi, co należy zrobić. Należy odwieźć rękę, żeby wysterować i z powrotem właściwie wylądować. Proszę Państwa, nazajutrz miał w Szczyrku zawody i tak, zdarzyła się taka sytuacja. Mając lat 11, leciał już nad sędziami i sędziowie z przerażeniem patrzyli, co się dzieje, ten odwiódł rękę według instrukcji i ten manewr go uratował praktycznie. Także proszę zwrócić uwagę, jak wielu ludzi, jeden niby przypadkowy anioł, prawda, potrafi. A pani to się nie bała o niego? Taki niebezpieczny sport? Zawsze jest strach, zawsze się boimy, ale wiemy, wierzymy w Kamila i wiemy, że on jest tak dobry technicznie, że no, chyba jakiś cud musiałby być, żeby coś się stało. Nie, na pewno nie. Rakieta z zębu odpaliła, proszę państwa. Gratuluję państwu syna. Dziękujemy.